kościoła młynarz nie wypłynie? Bo jest ta chałupy na górce, nie mogę dostać. A co to za chałupa? A stara jak Józefa młyn. Jak pojedzie ze wsi do kościoła, najpierw wziął, a potem mój młyn. Sprzedałby ją może, ale za duże pieniądze. Powiada, że marzone chora córkę źle, a na przykład brak pieniędzy. Jak mi dacie swoją córkę Hankę za żonę, mam mogę młynarzu. Maria, jesteście starsi nawet ode mnie. Hanka nie zechcesz zaraz. Ale bogaty jestem, że starszy. Za babami na nic nie będę. No, akurat to wierzę, ale Hanka nie zechce. Wszędzie woli ojca, mi się nie zbuntuje. Czwarte przekazanie boskie uszanuje. Jej dwa, jej brylanty, a wam w prezencie dam kurkową Hankę. Naprawdę? Odkupisz mi to kurku? Nie muszę, jest prawie moja. Mam weksel na tym, zobaczcie. Na wszystko jest weksel. Teraz ja jestem właścicielem i kupię ważku, że do spłaty całej sumy to natychmiast. Jezusie Mario, z czego ja zapłacę? Kurde, nie udawajcie ofiary. Macie ziemię i chałupę, musicie sprzedać. Gdzie ja się z rodziną podzielę? Tam już nie chodzi. Dług święta rzecz, ale niby taki pobożny. Ulitujcie się, panie młynarzu. Miejcie dla mnie miłosierdzie. Jakby się człowiek chciał jak każdy litować, to już tak ładnie można. Ja? Litości. Jeżeli się do jutra wyniesiecie, pozwolę wam zabrać wszystkie meble. W przeciwnym razie nawet ubrań tak jak nie zostawię. Przyjdę z wójtem i zcytuję was. Będzie nazwity pys. O nie. Jezu drogi. Jezu kochany, dopomóż mi biednemu. Wołajcie. Macie go dwa. Może zajdzie i wam pomoże. Jezu. Żonę mam chorą na nogi. Córkę ślepa. Szałupę. Powolutku. Córka ślepa? Z wypadku. Może tragedia miłosna? Nie, odwrócenie. Szkoda, to mniej ciekawe. To żadna sensacja. A kto was wyrzuca z chaty? Młynarz, mówi nie pieniądze. Myślałam, że to jakaś sensacja, a to całkiem zwyczajna historia. Takich rzeczy to ludzie nie chcą czytać. To się nie sprzeda. Jak dowiecie się o jakimś prawdziwym skandalu, to dajcie znać. Młynarz przejął mnie długo drobity, narzuca mi sławę. Ale łop, ale gałka, zostaw mój, sumienia nie ma. Będę się modlić, aby go Bóg pokarał. Módlcie się przede wszystkim, aby Bóg mnie poratował. Uprząśnij mi się razem jak anioł dzieweczki, przędą sobie przędą jedwabne niteczki. Kręć się w tym życiu, dowiedz się tobie idź, ta pamięta lepiej, czy ja muszę bić. Matulu, już skończyłam najdzie nową kądzie. Szybko się uwinęłaś. Więcej nie ma nic do przędzenia. Córeczko, Boże nas Bóg nie opuści. Może. O, Gośka, nowinę mam. Już ją znamy. Kto wam powiedział? Marcinowa, i no co tu było? Chodź! Że młynarz nas stał wypykanie. To głupstwo, do nas przyjdzie wielki gość. Zbiłeś się, chłopie. U nas bida, szpiszcza, a na wódkę dajesz. Wcale, że nie. Widziałem, jak robi taka... Cicho, stary. Nie kłam. Jak pragnę zbawienia, nie kłamie, mówi prawdę. Jak przemówi? Kiedy? Z drewna? Człowiek zginę, a chodzi i gada. Nie sztuka dla Boga cud zrobić. Dla mnie zrobił grzeszny. Patrzę, rozglądam się. On 3 razy do mnie przemówił, bo nie wierzyłem. Patrzę z góry, a tu święte pustka, że on jeszcze powiada. Przyjdę do ciebie, Józefie. Dzisiaj, wieczorem. Dzisiaj? Dzisiaj? No przecież mówię, że dzisiaj. A co z młynarzem? Niech młynarz robi co chce. Nic się moim kupiłem gościa. Jak nigdy. Czego beczysz? Bo ja go nie zobaczę. Nie zobaczysz, ale ja go poproszę, żeby bliziutko do ciebie podszedł i ty go dotkniesz. Takie miało być nieszczęście, bo nas młynarz z domu wygarnie, a tu takiego gościa będziemy mieli. Słuchajcie, idzie ktoś. Pewnie on. A słowo ciałem się stało. My dwoje i dziadwa Lenty. Bo ja myślałam, nieładnie zaczynam nim gościć. Nieładnie też godnego nie poczęstować. Dobrze, tak. Pan Jezus z pewnością nie będzie głodny. Jego tam w niebie, bo przecież wszystkiego jest pod dostatkiem. Na zdrowie. Zabój. Matulu, nie przeszkadza. Mój dziadek opowiada dalej. Błogosławienie miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Matulu, co się tak świeci? Właśnie pod powiekami czerwonego na słońce patrzyła i wydaje mi się, że jakbym teraz otworzyła oczy, to bym przejrzała. Otwórz się. Pokój temu domowi, zostańcie spokojni. Rany boskie. Nie ma nic śladu. Coś widzisz. Jezu, taki cud zrobiłeś, choć my cię nie poznali, ani nie uczcili jak należy. Uczcijmy go teraz. Niech będzie Bóg uwielbiony. Ani na podwórz. Powiedziałem, wynoś się. Pozwól jej zostać. Nic nie mogę powiedzieć, młynarzu. Najlepiej do tej figurki pod borem. A właśnie się tutaj sprowadzę. Za kwadrat spędzę ze powrotem. Za przeproszenie, Panie Jezu. To nieprawda. Musiałeś się powiedzieć do innego młynarza pójść. Ja na Ciebie czekałem cały dzień. Byłem głodny, a dziewczynka, sierota, to byłem ja, Filipie. Popatrz, dotąd jeszcze minął krwawi. Spójrz na... Tu jesteś, Filipku. Młyn zabrało. Słyszysz? Zabrało ze wszystkim. Nadniesie jeden szlak majownika. Brzydzę wasze bogactwo, wasz majątek. Oj, dobrze Cię Bóg pokarał. Sprawiedliwie pokarał. To wszystko przez Ciebie. Dzielę sobie. Nic nie mam. Wszystko stracone. To może i lepiej. Prędzej Jezusa spotkacie. Starajcie się żyć tak, żeby wam nic Boga nie przysłaniało.